Rynek nieruchomości premium rozwija się w Polsce bardzo dobrze. Z roku na rok zyskuje na wartości i powstają nowe projekty, które jakościowo ten rynek budują i podwyższają jego standard. Więc ja bardzo pozytywnie patrzę w przyszłość tego segmentu, mimo różnych zawirowań, które mamy w tym momencie na świecie. W Europie Zachodniej rynek premium jest znacznie bardziej rozbudowany i bardziej dojrzały. Tych inwestycji, tych projektów, które są bardziej ambitne i które są takim naprawdę prawdziwym premium, jest dużo, dużo więcej niż u nas, bo u nas praktycznie rynek nie istniał jeszcze całkiem niedawno. Słowo, określenie premium inwestycji, luksusowej inwestycji było bardzo nadużywane i straciło na wadze swojego znaczenia, bo każdy projekt, który miał lepszą elewację, był w lepszym miejscu, był nazwany premium. No ale niestety tak nie jest. Inwestycja premium musi mieć szereg czynników spełniać, żeby była faktycznie premium. Musi mieć odpowiednią architekturę, musi mieć części wspólne, które będą dla mieszkańca tak samo ważne jak sam układ mieszkania, sam widok z okna, jak i lokalizacja, która jest bardzo ważna, ale też najważniejsza. Musi być komercyjne lokale, które są w parterach, powinny być odpowiednio dostosowane do charakteru tego budynku, do miejsca, mają bardzo dużo zieleni. Wyróżnikiem nieruchomości mieszkaniowych premium jest, myślę, że przede wszystkim lokalizacja, to znaczy, że występują albo w bardzo dobrych lokalizacjach miejskich, albo w lokalizacjach podmiejskich, które realizują to wyobrażenie idylli, które z reguły jest fałszywe, to znaczy w przypadku rynku standardowego marzymy o podmiejskim, spokojnym życiu, a lądujemy w urbanistyce łanowej, w przypadku rynku premium rzeczywiście lądujemy w otoczeniu zieleni, w spokoju. W mieście lądujemy w tych najbardziej prestiżowych, centralnych lokalizacjach. To jest jeden z istotnych, powiedziałbym, że nie wiem, czy nie najważniejszych czynników, natomiast nie mniej istotne jest też wysokie jakość wykończenia, wysoki standard otoczenia budynków, szereg udogodnień, które występują już w przypadku mieszkań ponadstandardowych, a w przypadku mieszkań luksusowych są absolutnie obligatoryjne. I oczywiście to może być kwestia tego, co się wydaje po różnych serialach z lat 90. i 2000, że w budynku jest basen. To nie musi być basen, to może być jedna z wielu opcji. Natomiast generalnie udogodnienia takie jak konsjerż, takie jak specyficzny rodzaj usług znajdujący się w parterach, takie jak niewielka siłownia czy coworking, to już są czynniki, które mogą decydować o podwyższeniu standardu, a nawet o tym, że budynek może uchodzić za luksusowy. Najbardziej rozwinięta oczywiście jest Warszawa. No, rynek premium w Warszawie jest bardzo duży, potencjał rynku premium w Warszawie jest bardzo duży. Kolejne miasta to oczywiście jest Kraków, Wrocław, Trójmiasto, duże aglomeracje i ten rynek premium praktycznie jest w tych największych miastach w Polsce. Jednak w większości z nich, poza Warszawą, Trójmiastem i Krakowem, on jest, i okej, Wrocławiem jest bardzo mało rozwinięty, praktycznie go nie było.